Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. A dzisiaj czytamy jeden fragment, jeden wers z drugiego listu Pawła do Tymoteusza. To jest rozdział 2 i wers 22. Bardzo ważny fragment Słowa Bożego i może pozornie ten aceranek nie będzie jakiś szczególnie poruszający, ale tylko pozornie. Werset brzmi w taki oto sposób. Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Może jako przeciwieństwo wers 23, a głupich i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że wywołują spory. Drodzy bracia i siostry, jest niezwykle ważne w naszym duchowym życiu, z jakimi ludźmi mamy do czynienia i jakimi ludźmi się otaczamy. Nie ulega żadnej wątpliwości, że kiedy jesteśmy na zgromadzeniu naszego lokalnego kościoła, to spotykamy tam różnych ludzi. Spotykamy ludzi wierzących i ludzi niewierzących. Spotkamy ludzi religijnych, spotykamy ludzi przypadkowych i wśród tych wszystkich ludzi są tacy, o których możemy z czystym sumieniem, oczywiście posługując się tym darem rozeznania, który posiadamy na daną chwilę, powiedzieć, że to ludzie prawi, uczciwi, że to ludzie czystego serca, że to ludzie wiary, ludzie pełni miłości. Powinniśmy dbać i troszczyć się o to, aby właśnie z takimi ludźmi przebywać jak najwięcej. Dlaczego? Z prostej przyczyny, a mianowicie w takim oto otoczeniu duchowo się rozwijamy, dojrzewamy duchowo. W takim otoczeniu uczymy się, czym jest Kościół? Ba, doświadczamy wartości Kościoła. Z takimi ludźmi możemy porozmawiać na wiele tematów. Tematów, których zwykle nie powinniśmy poruszać w przypadkowym towarzystwie, bo albo nas ktoś nie zrozumie, albo wręcz wykorzysta to, co powiedzieliśmy, przeciwko nam. Ale wśród ludzi, co do których mamy, tak po ludzku oczywiście, pewność, że są pełni miłości, mają czyste serce, są ludźmi wiary. Możemy nieco się odkryć, możemy zapytać o sprawy i rzeczy, których może do końca nie rozumiemy, a może chcielibyśmy poznać zdanie innych, aby je skonfrontować z naszymi przekonaniami, z naszym rozumieniem Słowa Bożego. Oczywiście nie dotyczy to tego, co nazywamy dogmatami, ponieważ tutaj rozumienie nie może być różne. Natomiast jest wiele, wiele spraw, codziennych, zwyczajnych spraw, na które ludzie patrzą całkiem różnym wzrokiem. Mają też różne doświadczenia i mają też różne umiejętności. Bardzo często może się okazać, że ich spojrzenie jest mądrzejsze, zdrowsze, no i przede wszystkim skuteczniejsza, jeśli chodzi o rozwiązywanie takiego czy innego problemu. Powinniśmy tym, którzy nie są ludźmi pokoju i miłości, głosić Słowo Boże, dlatego że do tego jesteśmy zobligowani, aby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ale z tymi ludźmi, którzy jeszcze są dalecy od żywej wiary, powinniśmy utrzymywać stosunki miłości. Powinniśmy tych ludzi szanować, powinniśmy się o nich troszczyć, dbać, natomiast na pewno nie możemy tym ludziom otwierać swojego serca, ponieważ oni nie dojrzeli jeszcze do tego, aby być tak blisko z człowiekiem, który oferuje im przyjaźń, taką duchową przyjaźń. A rzecz w tym, żebyśmy pozwalali tym ludziom spokojnie dojrzewać. Przyjdzie na nich właściwa pora.
Nie wyobrażam sobie, a niestety byłem wiele razy w takich sytuacjach. Dzisiaj unikam tego jak ognia i staram się trzymać jak najdalej od takich środowisk. A mianowicie staram się nie przebywać z ludźmi, gdzie właściwie jedyne, co ma miejsce, to głupie, niedorzeczne spory. Spory o wszystko. Spory o rzeczy kompletnie nieistotne. Oczywiście dla tych ludzi one są niezwykle ważne. Ale ktoś, kto jest dojrzały duchowo, wie, że to jest bez znaczenia. Nie powinien w ogóle się o takie rzeczy spierać. Nie powinien się tym w ogóle zajmować. Powinien to ignorować. Nie chodzi o to, żeby patrzeć na tych ludzi z pychą, z góry. Nie chodzi o to, żeby tych ludzi potępiać. Chodzi o to, żeby nie dać się wciągnąć w niepotrzebne rozmowy, ponieważ wtedy nie ma już dobrego wyjścia. Dlatego, że wszystko, co zrobisz w tej sytuacji, będzie złe. Wszystko. Bo chcąc, nie chcąc, opowiesz się za którąś ze stron, albo się nie opowiesz za żadną stronę i wszystkie strony się rzucą na ciebie, uznając, że wywyższać siebie samego. No albo podkulisz ogon i odejdziesz poraniony, po raz kolejny stwierdzając, że Polak mądry, ale po szkodzie. Apostołowie przebywali w obecności Chrystusa. On był autorytetem dla nich. I pobyt w tej szkole, aczkolwiek stosunkowo krótki, wystarczył, aby tych ludzi przygotować na przyjście Ducha Świętego, a później, żeby to, czego się nauczyli od Jezusa, namaszczone mocą Ducha Świętego, zaczęło wypełniać swoją rolę. I my powinniśmy dokładnie tak funkcjonować. Być z ludźmi, od których się możemy czegoś nauczyć, służyć tym, którzy chcą się od nas nauczyć, wspólnie się z tymi ludźmi modlić, wspólnie doświadczać obecności Pańskiej, a Bóg w swojej miłości i mądrości będzie nas prowadził, będzie rozwijał tę społeczność, będzie rozwijał naszą służbę, będzie też pozwalał nam duchowo dojrzewać, tak aby to było z korzyścią dla wielu innych ludzi, nie tylko dla nas. Ale jeśli będziemy w środowisku, które będzie zajmowało się tylko plotkami, obmową, kłótniami, sporami o dni, o potrawy, o długość spódnic kobiecych, o to, czy trzeba nosić ten krawat, czy nie, no można wymieniać i wymieniać tutaj, to zmarnujemy swoje życie i do niczego nie dojdziemy. Zrobicie, jak uważacie. Ja mogę powiedzieć, że z mojej strony całkowicie się odciąłem od takich środowisk, i Bogu dzięki doświadczam błogiego pokoju i spokoju. Życzę wam dokładnie tego samego. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że w kościele lokalnym, w którym jesteście, nie ma nikogo, z którym warto byłoby mieć tak bliską społeczność. Na pewno są tam tacy ludzie. Może problem jest w was. Może to wy jesteście zarzewiem wszelkich kłótni i sporów. Też warto spojrzeć w lustro. W lustro Słowa Bożego i zapytać się Boga, jak On to widzi. Bo zwykle, niestety, przekonałem się o tym, bardzo wielu takich tych różnego rodzaju rozbijaczy, mędrków jest przekonanych, że oni mają zawsze rację, że to wszyscy wokół się mylą. I oczywiście problemem są ci oni, ci inni. Oni, jak żeby tam żaden problem z nimi. Oni są po prostu wyjątkowi. Patrzmy też na swoje życie uczciwie. Miejmy odwagę spojrzeć na siebie tak, jak Słowo Boże mówi. Zobaczmy, jak wyglądamy, kiedy cień Słowa Bożego pada na nas. A może lepiej powiedzieć, światło Słowa Bożego pada na nas. Jak wtedy wyglądamy? Kim wtedy jesteśmy? Bożego błogosławieństwa życzę. Niech Pan Jezus Chrystus będzie z nami. Amen.